Witam Państwa na czwartej edycji Festiwalu Literackiego Słowo w Uchu, Gdyńskiego Festiwalu Literackiego, co istotne, dlatego że głównym patronem i sponsorem naszej imprezy jest Urząd Miasta Gdyni. Naszym dzisiejszym gościem jest poeta Marek Krystian Emanuel Baczewski. Kłaniam się Państwu. Tutaj brawa. Będę mówił później. Marka Krystiana Emanuela Baczewskiego pozwolę sobie przedstawić notą, oficjalną notą, z której będzie wynikało pierwsze pytanie. Nota brzmi tak. Urodzony w roku 1963, poeta, dotychczas wydał książki Fortepian Baczewskiego i inne konstrukcje w 1994 roku, Taniec piórem, Kasandra idzie przypudrować nosek, Wiersze żebrane, Wybór wierszy, Antologia wierszy nieśmiałych i książkę, z której pochodzi ta nota, to znaczy 5 poematów oraz nominowaną do tegorocznej Nagrody Literackiej Gdynia książkę Morze i inne morza. Pytanie, które nasuwa się samo, brzmi, dlaczego ta nota jest tak krótka? Dlaczego zdecydowałeś się na umieszczenie jedynie tak krótkiej noty, wymieniającej po prostu książki i podającej rok urodzenia w świecie, w którym większość autorów można podejrzewać, że sporą część wysiłku twórczego poświęca właśnie skomponowaniu rozbudowanej noty wymieniającej wszystkie osiągnięcia, począwszy od konkursów polonistycznych na poziomie licealnym. Powinienem tutaj uderzyć się w pierś i potraktować to słowa twoje, Piotrze, jako zarzut, ewentualnie jako pewną krytykę mojego niedopatrzenia. Muszę jednakowoż stanowczo się bronić. Nie ja pisałem tę notkę. Pisał tę notkę redaktor tej książki, Cezary Kender. I w gruncie rzeczy była notka, taka mnie zadowala. Jestem w ogóle przeciwnikiem notek na książkach. Książka jest faktem. Autor jej jest w całym cyklu procesu literackiego, jest postacią drugorzędną. Ja myślę, że najzdrowszym podejściem do całego rytuału związanego z książką jest po prostu kupowanie książki, tak jak kupuje je 90% naszego narodu, po prostu na tytuł, nie zważając na nazwisko jej autora. Autor powinien być, no słusznie jest to, że notki autorskie umieszczają na końcu książki, bo w całym obiegu książkowym autor powinien być postacią zauważalną dopiero na końcu. To. Myślę, że okolicznością łagodzącą a propos tak krótkiej notki jest to, że samo twoje imię i nazwisko zajmuje tutaj dwie linijki, więc to... Jest to druzgoczące, naprawdę. Ja muszę powiedzieć, że tak, bo powinienem się tłumaczyć z wielu imion, które stosuję, a przy książkach. To naprawdę wywodziło się z pewnej działalności w obrębie, powiedzmy, bardzo wąskiego środowiska piszącego, z pewnej krytyki maniery autorskiej polegającej na dodawaniu sobie imion do drugich imion po pierwszym. Ja to zrobiłem w ten sposób. Ktoś na spotkaniu autorskim, pewien kolega we Wrocławiu, akurat to się zdarzyło, odczytał bardzo celną aluzję do praktyki Biedrzyckiego, który wydał jedną książkę pod krótkim pseudonimem MLB. Natomiast moja praktyka była rozszerzająca, ale w gruncie rzeczy wywodziła się z tych samych intencji.
Myślę, że może warto byłoby właśnie od tego imienia i nazwiska zacząć, bo ono, ten zestaw imion nie jest przypadkowy. Ja go przynajmniej odczytuję jako właściwie streszczenie wszystkich cech charakterystycznych twojego pisania, bo Marek, Krystian, Emanuel Baczewski, prawda? Czujemy tutaj i spiritus, i spiritus, duch i ducha i pewien zaduch również. W związku z czym chciałbym dodać, że takimi, spiritus movens i tremens. Między takimi skrajnościami twoje pisanie jest rozpięte, co jest fascynujące. I chciałem cię zapytać o tę właśnie kipiącą formę, bo już w swoich wczesnych książkach przechodzisz swobodnie z takiego zapisu wierszowanego w prodze, odwrotnie, prawda, momentami niektóre wiersze są krystaliczne, zwięzłe, inne na pograniczu jakiejś eseistyki. I powiedz, z czego takie poszukiwanie, takie skakanie po rejestrach, jakby z czego ono wynika? Czy sam jakby próbujesz trafić w tę właściwą stronę, czy może wychylasz się w stronę odbiorcy i próbujesz go znaleźć jak na skali radia, gdzieś pośród tych różnych języków i tych różnych form? No, być może właściwą odpowiedzią na to pytanie jest słowo kunktatorstwo. Otóż, jak sądzę, samokrytycznie zresztą wypowiem taką tezę samokrytyczną, że w mojej twórczości nie potrafię się zdecydować. Zawsze było tak, że moje umysłowe wybory oddawałem poetom, nazwijmy to skrótową formą, klasycyzującym. Za taką poezją optowałem, powiedzmy, wszystkimi moimi siłami intelektualnymi. Natomiast sercem umiłowałem sobie poezję awangardową i stąd też w tych dwóch sprzecznych uczuciach należy szukać przyczyn, dla których te formy w moich utworach niejako się przeplatają lub też ze sobą, powiedzmy, w ten sposób gryzą się. I to być może wywołuje jakieś poczucie, nie chciałbym powiedzieć dyskomfortu czytelniczego, ale dezorientacji, tak? To jest właściwe słowo, dezorientacja czytelnicza. Ale właśnie ja się tego obawiam w każdym razie. Mnie się wydaje wspaniałe to, że tak naprawdę te zmiany języków są jednak podporządkowane, są w służbie wiersza jakby, to znaczy nie jesteś ani, kiedy lingwizujesz, to nie jesteś przedustawnie z jakąś tezą lingwistą, prawda? Kiedy wulgaryzujesz, to nie jesteś zamierzonym barbarzyńcą, jakby to wszystko są środki, których używasz, mając na myśli, na uwadze, no mówiąc górnolotnie, sens. Natomiast nie jest tak, że obierasz sobie jakąś szkołę, przyznajesz się do konkretnej tradycji i kurczowo się jej trzymasz. Staram się po pierwsze być artystą w wykonywanych przeze mnie pracach tekstowych. To znaczy pierwszą przesłanką jest realizacja tematu i tematu, a nie określonego modelu frazeologicznego, czy też określonej poetyki. Nie chciałbym się pierwsze słowo i być może najważniejsze zapisywać do jakiejkolwiek partii, bo takie istnieją w twórczości literackiej. I to jest kompletna odpowiedź na to pytanie, tak? Właśnie ja bym jeszcze a propos tej rozpiętości między świętością wręcz, czy właśnie takim pragnieniem, głodem sensu w twoich wierszach, mógłbym tutaj zacytować konkretne tytuły, a jednocześnie takim świntuszeniem okropnym. Chciałem zapytać, znaczy w ogóle kontakt wiersza z odbiorcą traktujesz jako, no, w kategoriach niemal fizycznych, tak, że lektura jest spółkowaniem ze słowem. Czy to tak trochę po francusku, postrukturalistycznie, a nie wyobrażasz sobie platonicznej miłości czytelnika z wierszem? No w gruncie rzeczy pomiędzy
nie powiem autorem, a czytelnikiem, ale pomiędzy choćby faktem opisywanym w wierszu, a czytelniczym odbiorem stoi pewna przesłona, kurtyna, to znaczy sam tekst. Tekst ma swoje własne prawa, pojawia się w określonym kontekście, również publicystycznym, to znaczy tekst poetycki tutaj pojawia się w tomiku poetyckim, stąd też ma pewne swoje własne reguły odbioru, to znaczy trafia do czytelnika, który chce przeczytać wiersz. Jego chcenie jednocześnie rzutuje na pewien model lektury, to znaczy czytelnik, który chce przeczytać wiersz, jest przygotowany na określoną treść i określoną formę. Praktycznie rzecz biorąc, tej formy czytelniczej, formę czytelnictwa jest trudniej rozbić tekstem poetyckim. Gdybym tę samą treść przerobił na artykuł do gazety, wtedy okazałby się artykuł ten kompletnym skandalem. I ta skandaliczność czytania wierszy w innym kontekście niż czytelnik chce zastać, niż czytelnik poezji chciałby znaleźć w czytanym przez siebie tekstem, w tym kontekście funkcjonuje doskonale. Natomiast wyobraźmy sobie inny kontekst. Wiersz czytany na ulicy to praktycznie skandal. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o rozpiętości interpretacyjnej i o czytaniu wiersza rozumianym dosłownie, prawie że na ulicy, to możemy sprawdzić, jak z tej próby twoje wiersze wychodzą, ponieważ przygotowaliśmy niektóre z nich w aktorskiej interpretacji Andrzeja Słabiaka, dlatego proszę o materiał filmowy numer jeden. Ars Poetica 2049, Soap Opera. ...244 dnia Bóg stworzył długopis. 245 dnia Baczewski napisał słowo Bóg. 246 dnia Bóg wykreślił cudzysłów w słowie Bóg. 247 dnia Baczewski wykreślił słowo Bóg. 248 dnia Bóg wykreślił słowo Baczewski. ...249 dnia długopis odpoczywał. Słowo bądź. Słowo bądź. Słowo bądź. Było zbyt wieloznaczne dla moich bioder. Bo cóż to znaczy bądź? Jakikolwiek bądź. Bądź tym, bądź tamtym. Bądź, po prostu bądź. Ja nie powiedziałem bądź do światła. A światło było. Od początku. Może nawet we mnie. Choć poznałem rozpacz. I to słowo bądź
pojawiło się w świecie wówczas jeszcze z wyborem, zabierając ci na twoje małe zawsze jedną z możliwości. Nie wiem, czy nie lepszą. Mój był wybór, synu. Tobie pozostało życie. Nie pytaj mnie o świat. Jest w nim tyle dobra, ile zdoła unieść. Nie pytaj mnie o siebie. Kiedy moc struchleje, masa staje się ciałem, a energia życie. Nie pytaj mnie o mnie. Żyć to znaczy wybaczać. Któż by mi wybaczył, gdyby ciebie nie było? Mój syn. Mamy więc zupełnie inny kontekst. Mamy więc zupełnie niezaplanowaną sytuację czytelniczą. Mamy wreszcie interpretację, która podejrzewam jest zupełnie inna, czy jakby dość drastycznie inna od interpretacji założonej przez autora. A jednak tekst jest odczytany mimo tego, że w wykonaniu aktora to jednak z emocjami nie do końca kłamanymi, nie do końca udawanymi. Okazuje się więc, że można odczytywać i w taki sposób, którego autor by zupełnie nie przewidywał. No, w poprzedniej mojej odpowiedzi użyłem słowa skandal i się wydaje, że to jest słowo bardzo, bardzo kompatybilne z tym, co moglibyśmy nazwać właściwym odbiorem sztuki. No, prawdopodobnie niektórzy autorzy użyliby w tym momencie słowa zupełna porażka. Ja może będę powściągliwszy, no bo w końcu pisze się po to, by każdy czytelnik rozumiał tekst na swój sposób i wyczytał z niego takie treści albo konkretnie dzieło artystyczne służy do ujawniania tych treści, które mamy w sobie, a więc pozwolę sobie tutaj zamilczeć i postawić trzy kropki. Ale tym samym stajesz jednak na stanowisku, że interpretacja autorska czy autorskie zamierzenie miało być kluczowe w ocenie tego czytelniczego, tej interpretacji czytelniczej. To znaczy, jeżeli dobrze rozumiem, teza, że każde odczytanie jest równouprawnione i że jakby autor jest, że ta wyróżniona rola autora jest pewnym przeżytkiem, nie jest ci tak bliska, jak mogłoby się wydawać z rozmaitych poszlak. A że gdzie? Ja użyłem tego słowa skandal, ale powiedziałbym tak, że moje autorskie odczucia są moimi prywatnymi uczuciami. Nie chciałbym ich wypromieniowywać w świat. Przede wszystkim to, że ktoś potrafi mieć jakieś uczucia w stosunku do tekstu, który... To przyznajmy, tekst nas atakuje na co dzień ze wszystkich stron. Żyjemy w kulturze zanurzonej w ogromnej burzy semantycznej. To, że tak powiem, czyjeś słowa mogą kogoś jeszcze doprowadzić do emocjonalnego wzwodu, to samo w sobie jest właśnie powiem cudem graniczącym ze skandalem, a autor tu już nie powinien za wiele
za wiele komentować. Mi się wydaje, że tym, co odróżnia wiersze Marka spośród twórczości, w ogóle w kontekście całej nowej poezji, jest to, że one dążą do spotkania. I to, czy to spotkanie jest fortunne, czy to spotkanie konkretne, którego wysłuchaliśmy, byliśmy świadkami, jest fortunne, jest sprawą drugorzędną. Ważne jest to, że Baczewski traktuje wiersz cały czas jako narzędzie komunikacji, o czym zapomniała większość młodych poetów, którzy z kolei później narzekają, że nie są czytani, dlatego że piszą niezrozumiałe wiersze dla znajomych. Dla Marka wiersz jest płaszczyzną spotkania, niekoniecznie właśnie ze specjalistą od literatury. I to jest piękne. I tutaj mam kilka wypisanych świadectw takiej archaicznej już dzisiaj postawy. To jest w ogóle niesamowite, że to jest poeta chyba najbardziej wychylony w takim cynicznym, postmodernistycznym eksperymencie, a z drugiej tak konserwatywny w podejściu do sztuki, oczekiwań wobec sztuki, roli sztuki. I tutaj dzisiaj wszyscy wszystko wiedzą. To jest cytat z wiersza Ars Poetica 31 do czytelnika właśnie. Dziś wszyscy wszystko wiedzą, wiersze są tylko po to, by się spotkać. No więc tak, to bardzo ważne dla mnie fraza, to bardzo ważne zdanie dla mnie. Ja pamiętam, że rzeczywiście pisząc te słowa miałem uczucie, no, że wypowiadam coś istotnego, no, ale tu mówię rzeczy, może to moje podkreślenie jest teraz z kolei nad interpretacją, prawda? Czy to, że tobie akurat do ciebie to przemówiło, to... Tak, to ten wiersz mnie zachwycił. No bo po co są wiersze? Mówimy, po co są wiersze? I to jest pytanie no wręcz dla wieku XX czy dla XXI. To jest pytanie wręcz pierwszoplanowe dla poezji. Po co są wiersze? W ogóle takiego dopowiedzenia tego poważnego stosunku do pisania. Powiem, że Marek właśnie pisze już od lat, prawda, cykl wierszy właściwie, których część pierwsza ich tytułów jest identyczna. Ars Poetica / i zmienia się część druga. No oczywiście jest to trochę ironiczne, lekko przepatetyzowane, upatetycznione, ale pod tym wszystkim czai się jakaś szczera, bardzo poważna intencja. Ale druga część tego pytania, skoro wiersz jest spotkaniem, to jak możliwe jest spotkanie, jeżeli, cytat z innego Ars Poetica pod tytułem Głos, zabieram głos nie po to, by mówić, ale po to, by wymówić mowie. I kontynuacja właściwie tej myśli w sąsiednim wierszu, Ars Poetica 27, wiersz, bo ten, kto mówi, że brak mu słów, ten mówi już spoza słowa. Więc gdzie ma dojść do tego spotkania, jeżeli mówisz tylko po to, żeby wymówić mowie, jeżeli nie w wierszu i nie w słowie? Prawdopodobnie ironiczne wiersze to były właśnie te. Zabieram głos po to, by wymówić mowie, prawda? To były pisane, powiedzmy, z ustaleniem swego rodzaju narratora zewnętrznego wobec moich własnych przekonań, ale no... Oczywiście posługuje się swego rodzaju groteską w tekstach i te wiersze też są istotne. Znaczy, wydaje mi się, że stawiają one pewną tezę, na którą być może jest, być może, ciągle podkreślam to słowo być może odpowiedzią jest, a może wiersze są po to, by się spotkać. Może z tego spotkania tutaj wyklaruje się pewna jakaś nowa, bo ja wiem, oczywistość. Czy nie jest tak, że właściwie uzasadnienie tego, że mówisz po to, by wymówić mowie, a jednocześnie dążysz do spotkania, czy odpowiedź na to pytanie nie brzmi po prostu, no, żeby się spotkać jakby poza tekstem, żeby się spotkać w niemożności? To jest bardzo mnie bliska postawa, trochę ci się imputuje, ale zdaje się, że podobną myśl twoją gdzieś tam przyuważyłem w którymś z wywiadów, że właśnie ta niewystarczalność języka. Przypomina mi się taki wiersz Podsiadły z końcówką, to był wiersz pod tytułem Ogniem Mieczem, on się kończył Dopóki nie widzę, wierzę. Ty też masz taki wiersz pod tytułem Wierzę. No i czy mógłbym, parafrazując Podsiadłe, powiedzieć, że Baczewski, dopóki nie potrafi nazwać, to wierzy, również w to spotkanie?
To pytanie bardzo skomplikowane, bo... Wiesz, takie najbardziej intymne. Jak poeta odpowie na to pytanie, to już właściwie się odsłania kompletnie. To się odsłania. To jest tak, że w gruncie rzeczy jakąkolwiek literaturę piszemy po to, by się po części zasłonić. Nie po to, by się odsłonić. Po części, by wykrzywić nasze intencje. Zwykle bohater, ja tutaj nawiązuję już może nie do wierszy, ale do powieści, jeśli mamy bardzo złego bohatera, to okazywało się, zwłaszcza mamy przykład kanoniczny w polskiej literaturze, jeśli chodziło o odbiór Tadeusza Borowskiego i jego opowieści obozowych. Okazało się, że mimo iż były pisane w pierwszej osobie i w gruncie rzeczy przedstawiały człowieka no maksymalnie, jak to się mówiło, zlagrowanego, czyli dyspozycyjnego wobec generalnej idei zniewolenia. W gruncie rzeczy okazało się, że sam Borowski taki nie był, aczkolwiek był podejrzewany o to przez pierwszych krytyków. Nie, nie był. A więc to jego charakterologiczne pogorszenie własnej sytuacji było tylko konfabulacją. Są autorzy, którzy, no, czytałem parę książek komunistycznych dyplomatów i są autorzy, którzy chcą się wyraźnie wybielić w oczach czytelników. Szczera książka prawdopodobnie takiej nie ma. Ja, żeby nieco wrócić na ziemię z tych wyżyn, chciałbym zadać pytanie, które w pewnym sensie, choć jest to jeszcze niejawne, dlatego że pytanie ostatnie, którym w ogóle chciałbym za jakiś czas to spotkanie zakończyć, będzie dopiero ujawni jakby związek pomiędzy tymi wszystkimi pośrednimi, więc drugie pytanie pośrednie po tym pytaniu o krótkość noty jest takie, że czytając twoje wiersze ma się wrażenie mnogości języków i odniesień niemalże z wieży Babel, z tą wprawdzie różnicą, że u ciebie te języki nie są splątane, natomiast są to prawdopodobnie jedne z najbardziej erudycyjnych tekstów we współczesnej polskiej poezji. To znaczy ja mam wrażenie po przeczytaniu tych książek, że Baczewski przeczytał niemalże wszystko i z równą sprawnością przywołuje, z taką lekkością przywołuje cytaty z książek religijnych, z filozofii, z książek popularno-naukowych, z całej klasyki literatury. Tych cytatów jest taka mnogość, że niekiedy wywołuje ona wręcz w czytelniku pewną obawę, czy aby na pewno wszystkie zamierzone tropy odnalazł, dlatego że odnajduje ich 20, może podejrzewać, że jest tam 20 kolejnych znaczeń, które odsuniłyby mu się dopiero wtedy, gdyby dorównał autorowi w tej wiedzy, w tej znajomości rozmaitych języków, tekstów i odniesień. Więc niech to będzie pytanie bardziej prywatne. Czyli czy rzeczywiście jest tak, że jesteś tak, jak sugerowałeś w jednym z wywiadów, jesteś klasycznym molem książkowym, który jakby żywił się książkami od lat najmłodszych, czy też jest tak, że po prostu bardzo precyzyjnie, technicznie dobierasz pewne cytaty, masz łatwość znajdowania odniesień, jednak w sposób jakby z góry zamierzony, że zakładasz sobie połączenie iluś ważnych punktów odniesienia, czy to wypływa zupełnie naturalnie z ogromu wiedzy, jaki posiadasz? Prawdopodobnie to jest tak, że my ludzie, którzy przeczytaliśmy w swoim życiu parę książek, w pewnych miejscach się spotykamy, w innych nie, i na tym polega cała tajemnica. A to, o czym mówisz, to wynika w prosty sposób z tego, że ja po prostu zwykłem w tekście dla samej wiarygodności przywoływać cytaty tak, jak one są, tak, jak one brzmią. Jeśli gdzieś
jest cudzysłów, to znaczy, że w cytacie jest podana dokładna treść przeczytanej lektury. I stąd się bierze swego rodzaju zawrót głowy przy czytaniu. Tak, ja wiem, że autorzy tego nie stosują, że podają wątki erudycyjne w sposób przybliżony, dając tylko nazwisko autora. Próbują także komentować. Ja po prostu żywię szacunek dla przeczytanego materiału. Owszem, być może czytam powyżej średniej krajowej. No, w gruncie rzeczy jest to także mój zawód, bo wykonuję różne prace dla różnych ludzi. Redaguję na przykład ostatnio książki ludziom. Wspieram ich w ich pracach poetyckich czy też publicystycznych. Dokonując również korekty ich twórczości. A właśnie ujmuje mnie ta uczciwość wobec odbiorcy, któremu dajesz szansę, prawda? Bo większość współczesnych tekstów to są właśnie jakieś takie puste popisy erudycji, bądź zbiory odwołań intertekstualnych do rzeczy, do których no, wiele osób nie miało szansy dotrzeć, a u ciebie te ostentacyjnie długaśne motta i cytaty, które czasami wielokrotnie objętością przewyższają tekst główny, no właśnie nie są tylko jakimś ironicznym zabiegiem, czy w najmniejszym stopniu nim są, a właśnie są próbą pokazania, do czego nawiązujesz i dania czytelnikowi szansy na zrozumienie, a nie udawania, że wszyscy jesteśmy tak wykształceni, że każde mrugnięcie okiem zostanie właściwie odczytane. Znaczy może tak, ja krótko mówiąc wolę zacytować, dokładnie przywołać słowo napisane przez autora, na przykład powiedziałbym tak, wolę zacytować Platona z jakiegokolwiek tekstu, wolę zacytować jego zdanie, przywołać w dokładnym brzmieniu niż użyć w moim tekście zdania Platon jest autorem nauki czy też filozofii o ideach. Ponieważ jest to to zdanie jest zupełnie pokrążone w ideologii, nic nieznaczące i nieodzwierciedlające bogactwa tekstów Platona. Są to teksty, powiedziałbym, bardzo dobre w czytaniu, dobrze się czytają i do dzisiaj zachowują swoją rzeźkość i świeżość. Natomiast wykład filozoficzny tej samej doktryny jest wręcz żenująco ubogi, nie odzwierciedla nam żadnego z dzieł tego autora. Dlatego generalnie biorąc, wolę cytować, wolę przywoływać zdania, czując to w ten sposób, że również sam autor do pewnego stopnia ożywa w napisanym przeze mnie utworze. Jeszcze może jedno pytanie dotyczące tych celów, które stawiasz poezji, sztuce. I kolejny cytat. Ja się cały czas ograniczam do tego cyklu Ars Poetica, bo jest jakoś tam jednocześnie teorią twojej poezji, przepisem do niej, a poza tym, gdybyśmy mieli się skupiać na innych rzeczach, no to musielibyśmy cały festiwal gdański literacki poświęcić tylko osobie Marka Baczewskiego, więc znowu cytat z Ars Poetica, tym razem manifest poetycki. Dobry wiersz jest czymś, co dziedziczysz w spadku po własnej tożsamości. To jest piękne zdanie i pokazujące, że ten moment graniczny, prawda, doświadczenie rozpadu generuje tak zwane natchnienie, prawda? Czy jakąś tak, prawdę o nas? Ja bym powiedział tak, że sam się musiałem zbierać po pewnych wierszach, do kupy zbierać, no powiedzmy, właśnie walczyć właśnie o swoją tożsamość. I o to zbieranie chcę zapytać, czy to działa również w drugą stronę? Czy można poprzez wiersz i w sobie, i w odbiorcy odbudować, scalić tę utraconą tożsamość? I czy, bo ja pytam tak trochę pod siebie, bo mnie się wydaje, że to jest właściwie główna rola w ogóle sztuki, nie tylko poezji, żeby tę rozbitą tożsamość współczesnego, zwłaszcza człowieka, jakoś tam lepić. Czy możliwe jest to przy pomocy poezji? Czy ona zawsze jest dokumentem rozpadu? A czy może być lekiem? Znaczy, generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o bardzo personalne odebranie tego postulatu terapeutycznego, to
no, zachowałbym generalnie rzecz biorąc ostrożność. Tak, bo można łatwiej, znacznie łatwiej się rozsypać, tworząc wiersze, bądź też, ja wiem, czytając je, niż właśnie zbudować tożsamość. To znaczy, tak, generalnie wiersze sprzyjają temu, ale no jest to chodzenie po brzytwie. Takie jest moje zdanie i tutaj wypowiadam tylko i wyłącznie moje zdanie. To nie będę usiłował w żaden sposób dowodzić tego argumentu. No jeśli chodzenie po brzytwie, to proszę o fragment filmowy numer 2. Tomasz. Za 1000 lat, jeśli jeszcze będziemy razem, nie uwierzysz, jak tanie były znaczki pocztowe, gdyśmy się poznali. Tomaszu, 1000 lat. Przez tyle dni i nocy przeminie chwała Legii, niesława Gwardii. Wierzysz? 1000, Tomaszu. 1000. 1000 solennych zim, ociągających się wiosen. Tak minie 1000 lat. Nie wierzysz? Powiem ci, jak będzie. Przeminie chwila i druga, a potem 1000 chwil i 1000 lat. Tak będzie, Tomku. Wierzysz? Za 1000 lat, mój miły, nie uwierzysz, że kiedyś telewizor dało się wyłączyć, z samochodu wysiąść. Za 1000 lat. Do tego czasu na pewno wiele się wydarzy. Odkryjemy świat. Wynajdziemy miłość. Być może uda się sklonować pisklę szczęścia. Rozszczepić atom grzechu. Nie wierzysz, Tomku? Włóż rękę w moją ranę. Ja włożę w twoją. Chodźmy żyć. Dziesięć dowodów na istnienie miłości. Świat jest pierwszym dowodem. Jego opadające i kwitnące magnolie i lipy, przesypujące się po ich liściach ziarna mrówek, czytające w ich cieniu stare panny. Śpiew jest drugim dowodem. Archangielski głos Bortjańskiego w nowogrodzkiej cerkwi Iwana na Opokach w latach 1922 do 1940 magazyn zboża i drewna. Ty jesteś dowodem. I ból jest dowodem. Wiertło przechadza się po korytarzach miazgi. Batystowa chusteczka wyrywa się z odciętych przez czas dłoni. Gorący, śpieszny oddech po gwałtownej wspinaczce do raju jest dowodem. Spotkanie kogoś niegodnego z kimś, kto nie zasłużył. Szóstym dowodem jest ucieczka świata od jego początku. Butelka oranżady z korkiem na sprężynce, na stole paczka sportów, patykiem pisane. Bronek Pichlak
jest siódmym dowodem. Kościelny, który śpiewa pomóżmy Chrystusowi w chwilach przerwy między dwoma skokami na wódkę. Ósmy dowód jest tym, co widzisz. Słomką krążącą w mgle zielonego płynu, przez który światło ma tak długą drogę, że chcesz wysyłać za nim listy gończe. Dziewiątym dowodem jest to, że wraca wszystko. Dziesiątym, że nic nie wraca. Pamiętaj, oszczędzaj swoje szczęście tylko cierpieniu. Można się oddać bez reszty. Ja wrócę do tego wątku, który tutaj gdzieś tutaj próbuję przemycić, tego wątku nieco biograficznego, który łączy się w pewien sposób z tym, co przed chwilą usłyszeliśmy. To znaczy, twoje wiersze mają to do siebie, że jak widać, mogą być niejasne interpretacyjnie. Karol Majszewski napisał kiedyś o tobie coś takiego. Jeżeli ktoś oczekuje od poezji przemówień i pokrzepień, powagi i zadęcia a la Zagajewski, pogardzi poezją laureata tyskiego konkursu i nazwie ją nieporozumieniem estetycznym czy wręcz bełkotem. Właśnie z tego powodu, jak sądzę, wykruszają się szeregi krytyków próbujących coś pisać o twórczości Baczewskiego. Krytyk akademicki ceni sobie twardy grunt, pewien rodzaj obiektywnej sprawdzalności, a Baczewski wydaje się być niezbyt sprawdzalny, nie do zweryfikowania. I taki krytyk w efekcie staje przed dżunglą gestów poetyckich, przed jakimś buszem znaczeń i raczej nie stara się zapuszczać w jego głąb, bo instynktownie czuje, że ryzykuje zbyt wiele. Może się zdarzyć, że interpretacja rozminie się z intencją autora i ostatecznie nie sprawdzi się. Zaś to, co scharakteryzowano jako błazeński wygłup, może okazać się w kontekście całości dzieła ironisty z zawiercia śmiertelnie poważnym przedstawieniem spraw życia, sztuki, kultury. W tym fragmencie jesteś wymieniany jako laureat tyskiego konkursu, bo rzeczywiście na takim konkursie Tyska Zima Poetycka zdobyłeś główną nagrodę i tamże wydano ci antologię wierszy nieśmiałych. Byłeś nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia książką Morze i inne morza i ostatnio zostałeś laureatem Nagrody Pisma Nowa Okolica Poetów. Jak na autora, który wydał książek, jeżeli dobrze liczę, z 8 przynajmniej, i to książek bardzo dobrych, prawdopodobnie jednych z najlepszych, jakie w tym czasie w polskiej poezji pojawiły się, nie jest to dorobek w sensie laureata. Nie jesteś laureatem tylu konkursów, ile można by podejrzewać, że powinno cię uhonorować. Co więcej, pozwolę sobie jeszcze pociągnąć nieco moją przydługą już teraz narrację. Kiedy przygotowywałem się do tego spotkania, metoda zawsze jest taka, że po lekturze tekstów źródłowych konfrontuję jakieś swoje notatki ze szkicami, recenzjami dostępnymi w internecie. Czasem owocuje to pewną radością, że udało mi się coś zauważyć. Czasem dowiaduję się czegoś, czego sam nie zauważyłem. Czasem nawet nie zgadzam się z interpretacją, którą zastałem tamże. W tym przypadku zdziwienia nie było. Nie było także radości, dlatego że po prostu nie znalazłem niemalże żadnych interpretacji. Czy nie masz takiego poczucia, że Majszewski bardzo trafnie rozpoznaje sytuację i że jesteś poetą, którego krytyka literacka, co za tym idzie, także rozmaite szacowne gremia nieco się obawiają? To znaczy, że twoje teksty są tak niejednoznaczne interpretacyjnie, że wszyscy lękają się tego, że mogą je
zinterpretować w sposób niewłaściwy, a w efekcie zostajesz nieco jakby, używając modnego słowa, wykluczony. Ale po co interpretacje i szkice poecie, który właściwie połowę swojego pisania poświęcił na interpretowanie swojej sztuki i sztuki w ogóle, prawda? Więc Marek załatwił to od razu. No, ciekawe spostrzeżenie. Co to mnie, no, przyznał się, że nie tylko to, że w sposób odruchowy nie ułatwiam pracy krytykom, ale utrudniam im z premedytacją. Otóż bywa tak, że w tekstach, w przywołanych przeze mnie tekstach, stawiam takie malutkie manipulacje, małe pułapki na krytyków. Są to tak drobniutkie sprawy, tak drobniuteńkie. Czasem zdarza mi się przekręcać cytaty. I to takie cytaty, powiedzmy, bardzo dobrze znane, operujące codziennie w świadomości polonistycznej, choćby z Mickiewicza, powiedzmy z Norwida. Stawiam te pułapki w ten sposób, że przekręcam te cytaty, ewentualnie wyciągam z tych cytatów konkluzje wręcz odwrotne do zamierzonych. Natomiast są też aluzje bardzo cieniutkie i ja się bardzo cieszę, że w momentach, kiedy krytyka literacka to wychwytuje, a wychwytuje te cieniutkie właśnie aluzyjki, zdarza się, że krytyk literacki wychwyci. No, przyznam się, że wiele szczęścia miałem do dziewczyn, to znaczy Ania Kałuża i Alina Świeściak wychwyciły po jednym takim cukiereczku, znalazły. Powinienem ufundować nagrodę za to, ale nie wiem, czy to generalnie wszystko nie wynika z pewnej, bo ja wiem, niechęci może do krytyki literackiej, czy do działalności generalnie biorąc ideologicznej, to znaczy do wpisywania tekstów artystycznych w swego rodzaju debatę polityczną, ideologiczną. To może stąd, albo czy nie, to po prostu odruchowo, po prostu mam do tego swego rodzaju fizjologiczną predylekcję. Być może tak. Być może to jest nawet uleczalne. Nie konsultowałem się ze specjalistą. Co ja mogę powiedzieć? No chciałbym, tak trochę już podsumowując, zachęcić Państwa do lektury wierszy Baczewskiego. A to z takiego powodu, że no, że to jest autor, który siedząc po uszy w tekście, nurzając się w tekście, mnożąc cytaty, aluzje, dialogując z dziełami poprzedników, trawiąc tekst, wydalając tekst, jednocześnie nie utekstawia, czyli nie relatywizuje świata i jakiejś tam przeczutej prawdy. To znaczy, mimo właśnie jakiejś ponowoczesnej formy swoich wierszy, nie absolutyzuje tekstu, nie mówi, że prawda, każda interpretacja jest dobra i że tak naprawdę rację ma ten, kto lepiej przekonuje, że jednak wierzy w to, że sztuka powinna odsyłać do czegoś wyższego, co jest poza nią samą. I to jest autor, którego cynizm i ironia nie wynikają, nie są jakby znakiem kapitulacji poznawczej i jakiegoś takiego zniechęcenia i degrengolady, ale wynikają właśnie z niezaspokojonego głodu wiedzy i tego głodu uwierania, które jest równie nieznośne dla i rozkoszne jednocześnie dla czytelnika, który Baczewskiego, jak i dla samego autora. Czyli można powiedzieć, że jak każdy wybitny poeta, Baczewski cierpi za miliony. No, zresztą masz taki tekst. Przed denominacją. Masz tekst jeszcze, prawda? O tym, że... Tak. Ale to był właśnie tekst właśnie napisany przed denominacją złotówki. Poeta cierpi. Ja się tylko niepokoję, że cały czas Państwo dostają... 3 200 000. Dostają ugrzecznionego Baczewskiego dzisiaj, czyli Marka Krystiana Emanuela. Natomiast jeśli chcą Państwo trochę więcej Baczewskiego, to odsyłamy do książek.
Może autor sam przeczyta coś bardziej pieprznego na koniec. Zanim jeszcze, to ja pozwolę sobie zasygnalizować, że zapoznanie się z poezją Baczewskiego jest o tyle uproszczone, że tradycyjnie już w miejscu, w którym zazwyczaj zakupuje się pokarm dla ciała, można zakupić pokarm dla ducha, czyli cztery książki Marka Krystiana Emanuela Baczewskiego w promocyjnej, jak zwykle, cenie 10 zł za egzemplarz. Przepraszam, musiałem. I to dobry kontekst jest dla tych książek właśnie. Ja myślę, że właśnie poszukując kontekstu dla tych książek, jest nim dar. Na pewno. I tą konkluzją postaram się zamknąć. Ja bym chciał Państwu zaprezentować taki tekst, dzięki któremu w gruncie rzeczy narodził się Baczewski, bo Baczewski jest do pewnego stopnia postacią fikcyjną. Ja po prostu, ja, obywatel tego kraju, pracuję na Baczewskiego. Po prostu, jak to kiedyś sformułował Siwczyk, Krzysiek Siwczyk, Baczewski jest do pewnego stopnia moją inkarnacją i emanacją. To też ta postać się w ciągu 14 lat krystalizowała i rysowała swoje kontury. Baczewski się narodził, o ile pamiętam, w kontekście wiersza Fortepian Baczewskiego. To też wiersz napisany w swoim czasie. Będzie to pewien sygnał, dzięki któremu będzie można, wnikliwy czytelnik może ustalić, w którym roku był napisany albo w ciągu których trzech lat. Wskaźniki gospodarcze w centrum wielkiego imperium co prawda sięgały bruku, ale dla tej jednej guberni uchwalono zamówienia rządowe na zboże dla armii. W tym ortodoksyjnym burdelu z czerwoną latarnią pod paryski honor Maumau gwarantuje brak podsłuchu, można było bezpiecznie rozmawiać o rozbrajaniu nudy i dozbrajaniu paramilitarnych formacji. Baczewski, Kirlian i czterech biznesmenów radzą o zakupie u bliskowschodnich pośredników 100 samolotów MiG minus 30 dla insurekcyjnego wojska. Co chwila telefon z giełdy. Tak, tak, proszę kupować. Złoża boksytów w Tunguzji. Zaprzęg 6 syjamsko zrośniętych sióstr w fartuszkach hotentockich na potrzeby tutejszego burdelu. Prospekt emisyjny spółki Trzecia Rzeczpospolita S.A. zaginioną w listopadowej zadymie z 30 roku dyskietkę z autorskim przekładem Konrada Wallenroda na język krzyżacki. Sprowadzić laserowe działo do dziurkowania jedwabnych prezerwatyw zrzucanych przez zrozpaczonych gruzińskich kamikadze z ich zdezelowanych propagandowych kukuruźników. Na potrzeby Instytutu Wzbogacania Plutonu w Świerku od firmy Nobel GmbH z Malmö wynająć w leasing operacyjny Alfreda Nobla, który do spółki z Kozłowem i Smirnowem opracował technologię wzbogacania spirytusu etylowego do zawartości 102% czystego alkoholu w roztworze. W międzyczasie tajne służby przy wiślańskiej guberni przeprowadzają zmasowany desant chirurgów plastycznych na pałac cara Aleksandra, zamieniając jego twarz w bardziej prawdopodobny pysk niedźwiedzia polarnego. To w końcu staje się naiwne jak dziecięcy rysunek. Dawno zmonopolizowane słońce przesyła przez okienko cyniczny uśmieszek. Czujniki anti-voyeur bezzwłocznie sygnalizują przeciek informacji wizualnej. Powietrze zaśmierdziało ciszą, jakby któryś z mężczyzn uwolnił z siebie kompromitujące świadectwo niestrawnego posiłku.
Baczewski podchodzi do okna. Machając klapą, fortepian Baczewskiego frunie nad pierwszą asfaltowaną ulicą w Europie. Na pejdżerze Baczewskiego pojawia się message od monopolistycznego słońca. Trzeba z tym skończyć, bo wykupią wszystko. Baczewski ogłasza drugą, styczniową, Irredentę. Tak stary wiersz z książeczki wydanej w 1994 roku. To był mój debiut. Stary jestem. Taka jest prawda. I w tym fachu to powinienem w gruncie rzeczy brać wysługę lat.